Witam was wszystkich, kochani. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo jest trochę głośno, a poza tym jestem chora i mam wszystko zatkane. Część piąta, Widoblog. Tytuł z blondynką po Kordobie. Jesteśmy właśnie przed Tableau El Cardenal. Najlepsze tableau w Kordobie, bez wątpienia. No i dzisiaj nie będę gadać o sobie, bo nie ma o czym. Nie będę was zanudzać. Ale oprowadzę was po fajnych miejscach, czyli Tableau El Cardenal. Nie wiem, czy będzie widać w ogóle cokolwiek, ale... O, widać, pięknie. Idziemy. Recepcja. A w niej szefowa. Hola. Una entrevista. Hola, ¿qué tal? Tak, to jest Alicja, moja przyjaciółka, która jest właścicielką Tableau Flamenco. To jest recepcja, może nie zbyt ciekawe. Entrevista. ¿En qué idioma? Which language? En español. Una króciutki wywiad. Boże, o co mam zapytać? A! ¿Qué te voy a preguntar? ¿Cuántos años tiene el sitio? Pues el sitio tiene más de 20 años. Ponad 20 lat. Tiene... A ver, ¿y está tu familia vinculada con el sitio? ¿Tiene historia? Por supuesto que sí. Zapytałam, czy jej rodzina jest tutaj zaangażowana w historię tego miejsca. Oczywiście tak. No to, está improvisado, no te preocupes. Da igual. No nie, nie, to jest totalnie improwizowane. Nic tutaj nie ustalałyśmy, dlatego tak w chaosie. Bardzo dziękuję. Gracias. Ha sido muy, muy intensa la entrevista. Muy intensa, bardzo, tak. Bardzo szczegółowy wywiad. Idziemy dalej. To jest miejsce, gdzie odbywają się codziennie spektakle. O, dokładnie tutaj. No i tyle, słuchajcie. Naprawdę warto. Jest w Kordobie kilka tableau flamenco. Tablaos flamencos. Ale ten jest najlepszy i w ogóle najtańszy, więc jak tutaj będziecie, to skontaktujcie się ze mną i was poinstruję. Jest dokładnie naprzeciwko meskity. No i tyle. Nie mam dzisiaj weny, jestem chora, możecie mi właśnie nie zazdrościć i się cieszyć z mojego nieszczęścia, bo... No, myślałam, że będzie cieplej, a jest jednak zimno, naprawdę zimno i po prostu się rozchorowałam. Także no,